Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Strzałkowski, jestem architektem krajobrazu. Chciałem zaprosić na pierwszy odcinek z serii Instruktaże Designera. Więc zapraszam teraz do instruktażu, jak sadzić trzykrotkę wężykowatą. Pierwszym punktem jest przygotowanie sadzonki. Sadzonkę przygotowujemy w ten sposób, że odcinamy górne pędy rośliny i wkładamy je do wody na 7 do 10 dni. Ta sadzonka, którą Państwo widzą tutaj na klipie, ma 10 dni, jest bardzo dobra, możemy ją sadzić. Pamiętajmy jeszcze, że co 3 dni trzeba wymieniać wodę. Materiały, które są nam niezbędne i bardzo potrzebne do wykonania sadzenia, jest oczywiście dobrze wykonana sadzonka. Tutaj mam dwugatunkową. Doniczka plastikowa oraz tutaj mam jeszcze chóweczkę małą. Ziemia do roślin zielonych. Tutaj mamy żwirek. Żwirek jest bardzo dobry, ponieważ wodę, która może się osiadać na dnie doniczki, on ładnie ją odprowadza, sprawia, że ziemia po prostu bardziej oddycha i nie doprowadzi do zgnilizny korzeni i porażenia rośliny. Jest woda. Zaraz po posadzeniu, po ubiciu ładnie ziemi, lejemy po prostu tą wodę do doniczki. Jeszcze potrzebna nam będzie na pewno jakaś podkładka. Jeżeli to wykonujemy, tak ja na przykład wykonuję to na stole, także potrzebuję po prostu takiej podkładki, żeby nie nabałaganić. To jest zabieg estetyczny. Przejdźmy teraz do samego sadzenia. Więc wracając tutaj do Was. Tak to wyglądało około 1,5 miesiąca temu. Teraz wygląda w ten sposób. Mam tutaj bardzo ładną osłonkę. Efektownie wygląda. I roślina rośnie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania, zapraszam na moją stronę realitydesigner.pl. Tam odpowiem na Wasze pytania, załączę też wiadomo tą odpowiedź i Wasze pytanie na moim blogu. No i polecam odwiedzać moją stronę. Dla tych, którzy chcą mieć piękny, ładny ogród, ładnie zaprojektowany, zapraszam do współpracy, ponieważ też się tym zajmuję. Zrobiłem już wiele aranżacji i tak samo wnętrz, balkonów, jak i ogrodów outdoorowych. Więc zapraszam do współpracy i śledźcie dalej moje serie instruktażowe. Za niedługo pojawią się na pewno też serie projektowe, więc zapraszam Was i subskrybujcie mój kanał.